Idzie? Poszło? Ale wiesz, co mi się przypomniało? Tak. Na Kiłeście, pamiętasz, tam koguty biegają i ty teraz na tego koguta zapozowałeś. Na kogucie, ja nie wiem, kiedyś można było na kogutach polegać, a teraz to nie wiem, bo im się robi, wiesz, jasno, nie każdy jest już na podwórku. Ale ty mówisz o tych kurach, tylko o kogutach, tak? Nie, o kogutach, kogutach, kogut. Nie. Skarbie, dzisiaj jestem najlepszym dowodem na to. Patrz, spójrz na mnie. No właśnie chciałam. Co mam zapytać wspólnego ze sportem? No tylko strój, ale... ale... Musiałaś to powiedzieć na głos. Ale ja chciałam zapytać o inną rzecz. Co poszło nie tak, że ja... A ty... Bo to nie było umawiane. To jest tak jak przecież... z tym podcastem generalnie, że nie jest umawiany. On nie jest tak po prostu robiony. To tylko... ja powinnam teraz też na sportowo tam w barwach, może, ale nie ty wiem, Barcelony w trzech czy ostatnich czegoś. Odcinkach wykorzystałeś wszystkie swoje ciążowe stylizacje. Więc to teraz, prawda. Teraz musisz być tak na pół sportowo. Bo nie wiem, ale... będziesz kupowała coś ciążowego w ogóle jeszcze? No kupiłam już. To te trzy? To te trzy komplety. Te same, tylko się w innych kolorach. Ale... To jest w ogóle najlepszy dowód, bo moja żona ze względu na to, że non-stop jest zajęta i dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek. Który? Piąty. Piąty odcinek. Pan i jaśnie pani. Ale tak już zaczęły. A no, bardzo dobrze, tak jest. Poprawiłem się. Tak. I w tym odcinku on jest zrobiony na totalnym zmęczeniu, bo jest godzina 21.24. Do tego. A ty mam znowu zdjąć skarpetki. A, że to takie, a to, żeby było zabawne, to one to są jeszcze samolotowe. No tak. Właśnie. No ale z lotnictwem to naprawdę mam coś wspólnego, bo ze sportem tak niekoniecznie. Ale co chcę powiedzieć? On jest robiony na totalnym zmęczeniu. Odebraliśmy dzisiaj mamy ze szpitala. Byliśmy na dniu babci i dziadka. Nie. I dziadka. No to w każdym razie jakoś tak. W szkole u Piotrusia, żeby mu miło było. Tak, robiliśmy za babcię i dziadka. To później... też nas kiedyś czeka. O jacie. Ja myślę, że my wyjdziemy ledwo ze swoich pieluch, a tu będziemy wnuczki bardzo bawić. Bardzo dobry moment, kiedy te rączki staną się rączkami babci. Ale co? I czy myślisz o tym, czy tematem dzisiaj będzie hejt, czy tematem będą dzieci. Oczywiście tylko w ogólnym tego słowa znaczeniu, bo nie będziemy konkretnie Ja ci mogę powiedzieć, jak ja sobie wyobrażałam ten temat dzieci, bo to właściwie powiedziałeś w liczbie mnogiej, ale ja bardziej miałam na myśli decyzję o powiększeniu rodziny. A, czyli tak zawężasz już coś. I, no to właśnie bardzo dobrze chyba, że to nie jest dobra pozycja. Ale dać poduszkę do zakrycia... Ja nie mam kompleksów, dobra, ale jak mam, tak mam? Nie, ale wiesz, to jest bardzo często poruszane... Nie. A jak? To jest bardzo często poruszany temat wśród kobiet, że mężczyźni, no. I to nawet chyba w serialach się też pojawia. Nie mogę, jak pyta Jaworowicz teraz. Że mężczyźni po prostu latem w tych gaciach się rozsiadają, jeszcze wiesz, w metrze, na ławce i wiesz, i tutaj... Tak, no i świecą, ale jeszcze gdyby nosili bokserki pod spodem, ale... Tu nic nie widać. No dobrze. Nawet Widno. Założyłem to podwójnie, czego normalnie nie robię. No okej, okay. A powiedz mi, a który temat ci bardziej odpowiada? Jeden i drugi mam coś do powiedzenia. Ja w ogóle gadam ostatnio często. Teraz jestem zmęczony, ale gdzieś tam naładowany, bo jutro jest dla mnie kolejny ważny dzień w życiu. Korzystam z każdego dnia. O starości powinniśmy nagrać. No, ale oj, to tak. Ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat w przeciwieństwie do ciebie. No, nie, oczywiście nie, ale ja mam bardzo dużo do powiedzenia. Dobrze, my się tutaj śmiejemy i żartujemy, aczkolwiek temat dziecka czy dzieci to jest w pewnym momencie dla nas przykry temat, więc pytanie, czy chcemy go poruszyć. A w aspekcie tego, że mnie nazywają dzieciorobem, a ciebie? Matką Polką. Nie, to nie w tym aspekcie. Znaczy, właściwie to ty mnie nazywasz Matką Polką. Ja cię nazywam, bo
Tak, ty? Dobra, zostaniemy przy tym temacie. Ja trochę niepoważnie dzisiaj wyglądam, przepraszam, ale to jest już naprawdę wieczór. Dla mnie to już jest wbrew pozorom noc, bo od kiedy nie piję, to chodzę w miarę wcześnie wstać, spać. Na pewno nie o czwartej. A co chcesz powiedzieć, że dwunasta czy pierwsza to jest kiedy późno? Ty o dwunastej chodzisz spać? No wczoraj byłem wyjątkowo o drugiej. Codziennie chodzisz o drugiej? No to znaczy, że praktycznie nie pracuję. Tego się opieprzam. Że tak. A jak? Chcę ładnie, bo ja bym to od razu z krupej rury wystartował. Nie wiem, jak do tego doszedłeś, ale... Ale nie brnijmy. Czyli co? Który? Co który? Znaczy proszę. Temat. Hej, zmęczenie materiału. Temat. Temat, dobrze. To w takim razie dzieci. To jest, no już zaczęliśmy, poza tym leci piąta minuta, a my jeszcze nie zaczęliśmy. Bo gadasz i gadasz. Dobrze. Ja pamiętam takie jedno wydarzenie. Jak spacerowaliśmy... No co? Jak spacerowaliśmy na Bemowie na lotnisku. I żeby była jasność, ty miałeś czwórkę dzieci swoich, ja miałam czwórkę dzieci swoich. I my tak spacerując, tak no wiadomo, poruszaliśmy różne tematy. No, co? Przedrzeźniasz mnie? Nie, z zainteresowaniem cię słucham właśnie generalnie. Bo szanse na Alzheimera 68%. Spacer pamiętam po Bemowie. Nie jeden nawet. To był ten spacer, kiedy robiliśmy sobie pierwsze zdjęcie razem. Okej. Okay. Wieczorem. I ty... Ja robiłem. A ty no w ogóle nieważne. Masz to zdjęcie. Ja w ogóle nigdy tego zdjęcia nie widziałam. Masz to zdjęcie. No, masz to zdjęcie. Nie wiem. Dobrze. I my wiadomo, tam jeszcze siebie poznawaliśmy. Ty czwórka dzieci, ja czwórka dzieci. I pamiętam, że ty mi zadałeś to pytanie... A jak się zapatruję na powiększenie rodziny? Pamiętasz to? Teraz wyjdę dopiero na dzieciorowa, że od razu na której randce to było? Trzeciej czy czwartej? Nie, no ale ja jeżeli zadałem takie pytanie, to bardziej w kontekście tego po prostu, czy jakie są twoje plany w tym temacie? Ale to wiadomo, no na pewno nie hej, w temacie naszym temat, związkowym, no kochani, bo my jeszcze nie to był temat wtedy... numer 659 w ogóle, czy chcesz mieć jeszcze dzieci? Jak, co, no to, no to w tym było kontekście. Pytanie niezobowiązujące. To było po tym szoku. Tak, to było po tym szoku. To było po tym szoku. Stąd poszło to pytanie, tak, żeby nie wyszło na to, że ja od razu, hej, to może... Machniemy sobie dzidziusia. Masakra. Nie. Nie, no wiadomo, ja, ale ja tego tak było, nie odebrałam. Z mojej strony to był szok, bo ty wiedziałaś. Dla mnie to był szok, ale... Taki hej, pozytywny, to znaczy, że to jest kobieta, która też jest troszeczkę po przejściach, która ma doświadczenie, ale która wychowała czwórkę dzieci. Wow. O, czy wychowuje nadal? Mhm. To znaczy, że mamy wspólny mianownik. Zawsze powiesz wspólny hobby. No właśnie, myślę, nie. Że wiele osób nas traktuje, jakby to było nasze hobby. Ja tak ale sobie... dlaczego? Bo znaczy, ja wiem, że tak wiele osób pisze i wielu nas tak odbiera, aczkolwiek co jest złego w posiadaniu dużej rodziny? To jest ten sam przykład, co osoby, które w ogóle nie mają dzieci. Niemodne. Skarbie. Dlaczego mamy to oceniać? Niemodne. To jest wybór każdego. Ale ja pozwolę sobie właśnie, nie wiem, chciałbym, żebyś to też skomentowała, ale ja chciałbym tak pokrótce tylko wyjaśnić, dlaczego mam dużą rodzinę. Dlatego, że to są ja posiadam obecnie 5 powodów. 5. 6. powód jest w drodze, który trzyma mnie przy życiu. Nie dewaluje tym mojej miłości do mojej żony, broń Pan Bóg. Ale to jest naprawdę, no, 6. powód jest w połowie na razie drogi. To są powody, które trzymają mnie przy życiu, które każdego dnia powodują, że chce mi się wstać, chce mi się pracować, chce mi się coś robić, że wierzę w to, że jestem potrzebny. Okej. Okay. Każdy może mieć własne powody i absolutnie to jest taki statement trochę, ale uważam, że kiedyś wydawało mi się, że dam dzieciom to, czego sam nie miałem. Oczywiście to wyszło tylko i wyłącznie w połowie, bo nie udało się tego idealnego planu zrealizować.
Natomiast otrzymuję od swoich dzieci miłość bezinteresowną. Znaczy nie chodzi o to, że tam czasami do czasami jak się zbliżają urodziny czy święta, to na czegoś oczekują, ale to jest hej, absolutnie. Ty też oczekujesz ode mnie buzi. A że teraz? Na przykład, tak? Na przykład teraz. Czy jakiś tam dowodów miłości ja jej otrzymuję. Ja czuję się potrzebny, czuję, że mam dla kogo żyć. I dla mnie są spełnieniem. Poza tym chciałbym powiedzieć też, że oprócz tego, że ktoś mnie nazywa bezczelnie alimenciarzem, a ja zawsze o swoje dzieci dbałem. I nawet jeżeli był jakiś moment taki, w którym mnie po prostu było gorzej, to żeby wszystkim wybić zęby za jednym razem. Ja zawsze łożyłem na swoje dzieci, łożę i będę łożył, bo dzieci to są akurat taką skarbonką, która nie ma dna. I teraz, dlaczego ty masz dzieci? Ja chciałam tylko się odnieść słowem do tego, co powiedziałeś, bo wiadomo, każdy ma swoje powody i się ich trzyma, aczkolwiek... Teraz będę udawał dobrego męża, który słucha. Moim tak zdaniem... Aha, że teraz udajesz, tak? Nie, no żartuję. Nie wiem, moim zdaniem dzieci... Staram się rozładować dzieci... Dzieci też nie mogą być panaceum na wszystkie nasze jakieś, wiesz, potrzeby, no bo to tak myślę, że nie działa. Myślę, że to może w dużym stopniu doprowadzać do frustracji, bo rodzicielstwo jest bardzo trudne i w momencie, kiedy stykamy się z różnego rodzaju problemami, a mając określone oczekiwania, czyli na przykład to, że dzieci mi dają poczucie to, że czuję się kochana, spełniona i potrzebna. Wiadomo, w rodzicielstwie przychodzi taki moment, gdzie dzieci mówią, zostaw mnie, ja sobie sama poradzę i tak dalej. Możesz czuć, w związku z tym możesz czuć się odtrącony i teraz no jeśli traktujesz dzieci jako panaceum na te swoje właśnie wszystkie potrzeby, no to to jest sytuacja, która po prostu staje się męcząca. I taka myślę trochę niezdrowa i toksyczna. Ale to ja w ogóle uważam, że to niepotrzebnie, że o tym rozmawiamy, bo to nie tego miał się tyczyć temat. Nie, no trochę też tego. I uważam, że właśnie nie marnujemy czasu, bo bardzo przytoczyłaś... Dla mnie to nie jest panaceum, to jest powód dla mnie, ale ja też mam wielką nadzieję, że im jestem potrzebny. Dzieci nie wychowują się same. Oczywiście to jest zasługa obydwojga rodziców. Chyba nie wiem, jak jest w twoim przypadku, ale chyba też na tyle, ile ty opowiadałaś o rodzicach twoich, o tatusiach twoich dzieci, no to generalnie to są porządni ludzie, którzy gdzieś tam mają olbrzymi wkład w wychowanie twoich dzieci i bardzo podobnie jest z mamami z mojej strony. Przecież, ale to też nie jest tak, że to wszystko się zrobiło samo, to jest olbrzymia praca. Oczywiście. A nie sama przyjemność albo twierdzenie, że dzieci są teraz mi potrzebne, bo ja potrzebuję celu w życiu. Nie. Nie, to tego nie chciałem powiedzieć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że fajnie mieć taki powód generalnie. To może być marzenie pod tytułem chcę całe życie podróżować. I raz jeszcze podkreślę, bo to chyba mówiłem w ostatnim odcinku, że absolutnie rozumiem tych również rodziców, znaczy te pary, które twierdzą, że nie chcą mieć dzieci. To jest też naturalnie zrozumiałe. Wiesz co, ja myślę, że to przychodzi z wiekiem i z trudami rodzicielstwa, bo to jest tak, jak ja zrozumiałam, że miłość rodzica do dziecka wcale nie jest oczywista. I to jest ciekawy temat. Na ten temat bym posłuchał. Tak, ale to nie na dziś. Okej. Bo ty w dalszym ciągu zawężasz to do naszego konkretnego przypadku. Tak, no bo ja myślę, że... No. A jeszcze nie zjechaliśmy na tą bocznicę, bo ja myślę, że to jest najkrótszy temat, bo to mnie akurat interesuje. Ty miałaś kiedyś taki profil na Instagramie, chyba na Instagramie, czy nie? Bloga miałaś. Bloga prowadziłam.
Tak. Właśnie, a jaki miał, jaką miał nazwę ten blok? On zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Co za matka. Co za matka. Mhm. Już nie znajdziemy tego w sieci, czy jest. Wiesz co, ja próbowałam, bo to ten blog jest zamieszczony na pewnym takim parentingowym, nie będę wymieniała z nazwy, na pewnym parentingowym portalu. I rzeczywiście te wpisy, które zamieściłam, oczywiście ja teraz bym napisała je zupełnie inaczej, ale te wpisy, które zamieściłam, one do tej pory tam wiszą, tylko ja w ogóle nie mam pojęcia, jak się tam zalogować. Ja próbowałam przez ale support. Ale przecież ja przeczytałem. Tak, bo to jest normalnie widoczne. Jak wejdziesz tam na ten portal, wpiszesz co za matka, to ci się wyświetlą moje teksty. Aczkolwiek nie wiem, jak do tego dotrzeć. A ty byś się zmieniła w tych tekstach? Oczywiście, to było, wiesz, to było pisane. Kiedy to było pisane? To było pisane z 10 lat temu, pewnie może mniej, aczkolwiek. Ale napisałabyś się ratę, czy byś w ogóle takich tekstów nie napisała? Bo, dobra, nie wiemy, o czym mówimy, ale ja postaram się ten adres zamieścić wam. Jeżeli nie dostanę zgody, to go po prostu nie będzie pod filmikiem. Możemy powiedzieć w skrócie, że to były teksty może nie prześmiewcze, ale tak z humorem podchodzące do tematu macierzyństwa i jak ta codzienność nasza, nas kobiet wygląda w opiece nad dziećmi. I pewnie, żebym teraz to napisała inaczej. Tak naprawdę to, wiesz, no, każdy dzień uczy nas czegoś nowego i szczególnie jeśli masz dzieci. I, i oczywiście my sobie zbieramy tą sumę naszych doświadczeń, ale pewne się dewaluują i stają się nieaktualne na rzecz kolejnych, więc... Więc to jest jedno, a drugie nie wiem, być może bym coś dodała, bo jak gdyby no, to doświadczenie i ten bagaż, który zbieramy codziennie w związku z wychowywaniem dzieci, no się rozrasta, staje się coraz większy, więc być może więcej by się informacji znalazło albo z zupełnie innej perspektywy bym na temat spojrzała. Wiesz, trudno ocenić. Trudno mówić o czymś, czego się nie czytało, ale może znajdziesz to w telefonie. Masz telefon tutaj, to może znajdziesz to w telefonie. Ja bym fragment przeczytał, dlatego że wszystkim się, i to jest też bardzo ważne, jaki ukłon trzeba oddać tym matkom, którzy potrafią zarządzać swoim czasem. Bo teraz, żeby, ja wiem, to moje powiedzenie, żeby była jasność. Że się powtarzam. Tak, będę się powtarzał wielokrotnie. Chociaż moja córka mnie nauczyła teraz słowa, które jest bardzo mocne, podobno Esa. Swawolny. Nie. Już nie? Esa, no jeszcze gdzieś tam ja jest. Ja ostatnio widziałam, na Instagramie wróciłeś. Nie podchodzę do tego, do wychowania dzieci w ogóle swawolnie nie podchodzę. Swawolnie? Tylko zdaję sobie sprawę, patrzę teraz na ciebie, już zupełnie inaczej niż patrzyłem w czasach pandemii, bo więcej mogłem się zaangażować. Chociaż no, nikt nie zastąpi do końca matki. Można próbować być wsparciem, ale matka to jest matka. I tym wszystkim, którym się zdaje, że tak łatwo, Boże, ile ona sobie dzieci narobiła, hej! Po pierwsze ma z tego z jednej strony wielką satysfakcję i radość, bo pierwsze dziecko jest wypuszczane na wolność. Wyleciało z klatki, a drugie się jeszcze nie narodziło. I ja sobie na przykład zadaję pytanie teraz, czy ja potrafiłbym, znaczy, czy dałbym radę? Tak, dałbym radę. Czy bym potrafił na dłuższą metę wstać o 6:30, odwieźć dzieci do szkoły, przyjść z powrotem i zająć się kolejnym dzieckiem. I to dziecko, to nie jest tak, że sobie usiądę, będę oglądała telewizor, dziecko będzie się bawić. Nie. Mhm. To dziecko ma atencję. No osobistą tak, kochanie, rodzica. Ale wiesz, o co chodzi. No bo jak gdyby... Położyć, wykąpać, odrobić lekcję. Decydując się na dziecko, podejmujesz świadomy wybór i przynajmniej tak to powinno wyglądać moim zdaniem i tak było w moim przypadku. Jak gdyby no wiedziałam, z czym to się wiąże i to przy każdym kolejnym dziecku. Teraz oczywiście przy tym szóstym ostatnim mam obawy związane z tym, czy sobie ze wszystkim poradzę, ale jak gdyby, ale nie podchodzę do tego na zasadzie jakoś to będzie.
Więc dla mnie to jest po prostu zupełnie oczywista oczywistość. Wiesz, że no, bo tak wygląda rodzicielstwo. To nie jest tak, że wiesz, masz, znaczy, jeśli ktoś ma trzy panie do opieki nad dzieckiem i w pani w międzyczasie może latać do fryzjera, paznokcie robić i inne, super. Naprawdę super. I no to nie, mówię, te, ja nie mówię tego z zazdrością czy coś, bo każdy ma swój model, wiesz. Ja nie mówię, że mój tak, jest ja właśnie lepszy, czy gorszy. Chciałem powiedzieć. Ja chciałem aczkolwiek powiedzieć, że... mówię, że świadomie, świadomy. Decyzja tak. O dzieciach. Każda moja decyzja o dziecku była świadoma. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że to też nie jest nic złego, jeżeli jest jakaś pomoc, bo kobieta chce się realizować. Oczywiście. Prawda? Albo on chce się realizować i wybierają model pod tytułem mamy dziecko, poświęcamy mu tyle czasu, ile jest możliwe, ale... No, jednak musimy chodzić do pracy, musimy zarabiać na spełnianie albo potrzeb życiowych, albo spełnianie swoich marzeń. No bo to też nic... Tak, to ja bardziej mówię w tym kontekście, że wiesz, że ludzie się decydują na dziecko, a potem są zaskoczeni, bo nie wiem, bo nie mogą z kumplami czy w towarzystwie na dyskotekę skoczyć, czy nie mogą zrobić tego czy tamtego, co robili przed dzieckiem. Przynajmniej tak często, wiesz, bo zawsze mogą, bo to nie jest tak, tak wiadomo, że to nie ma sytuacji bez bycia organizacji. Organizacji, tak? No wiadomo. Ale chodzi mi o to, że no, decydując się jednak i podejmując tą decyzję, no to no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że okej, rok, dwa jest się wyjętym, no bo jak gdyby musisz tą swoją nową rzeczywistość przeorganizować i w ogóle z takim skupieniem na mnie patrzysz. Słucham, bo ja wiesz, mimo tego, że nie wszystko słyszę po raz pierwszy, bo gdzieś tam się przewijało, to słucham to z zainteresowaniem tylko dlatego, że wiesz co, może to z wiekiem mi przyszło, ale tak naprawdę jestem coraz bardziej pełen szacunku do tej pracy, którą poświęcasz. Jest mi tak po prostu ludzko przykro, jeżeli komuś się wydaje, że nie wiem, że rodzic to tak, nie wiem, że to w ogóle te 18 lat tak sobie mija. Jest, to jest pod krew i łzy. Dlatego wspomniałem o tym podcaście, znaczy nie podcaście, tylko o tym twoim blogu wtedy, że ja nie mam w ogóle żadnych problemów z jedną czy drugą matką, która jest wkurzona, która nie może, która już po prostu, powiedziałem to na głos, przepraszam. Nie, wkurzona. Która już czasami się poddaje, którą trzeba wspierać. Czasami kosztem tego, że się z nią nie zgadzamy. Ale to jest, całkiem, tak to jest całkiem okay. Naturalne. Wiesz, o co chodzi, że ja, ja przez bardzo długo miałam z tym problem, bo chciałam być matką najlepszą. Wiesz, doskonałą. Ale to było tak naprawdę samo zaoranie, bo dla moich dzieci nie ma znaczenia, czy one będą wychodziły w wyprasowanym t-shircie, czy nie. Dla nich ma znaczenie, czy ja jestem szczęśliwa. Więc ja już nie, ja sobie odpuściłam być perfekcyjną. Ale ja tak nie do końca. Teraz wspomniałaś o się łapiecie się za szczegóły, ale nie przypomniałam sobie, żeby chodziły w niewyprasowanych t-shirtach. Ale to był ogóle, przykład, tak? Tak, to był przykład, ale w ogóle wiesz, to są rzeczy, które, o które ja tak naprawdę... Może co, jeszcze skarpetek też nie prasujesz, co? Ani majtek. Ale wiesz, o co chodzi? To są rzeczy, które nie wpłyną na jakość, znaczy nie wpłyną na to, czy moje dzieci będą szczęśliwe. Ale kiedy ja będę zmęczona przez to, że właśnie jeszcze po nocach będę wiesz, te gacie prasować, to już będzie miało wpływ. Dlatego mówię, że ja już sobie odpuściłam do bycia tą, wiesz, perfekcyjną. I no to tak, jest tak, częste ale pytanie, które jest, się... Perfekcyjna wiesz, to jest w ogóle sztuczna dla mnie, perfekcyjna. Ale to są rzeczy, które, o które, wiesz, kobiety mnie pytają. Pola, jak ty wychowanie sobie dzieci radzisz? To nie jest matematyka. Czy jest? To jest logistyka przede wszystkim. Logistyka i bardzo dobre zorganizowanie. No tak, ale to nie jest tak, że za każdym razem jest ten X, który jest naprawdę wielką niewiadomą i nagle się okazuje, że wszystkie twoje plany, mi się też wydawało na początku, że już sobie poplanowałem wszystkie uczelnie dla swoich dzieci, co będą robić, tu się będą uczyć, na pewno nie skończą tak jak ja. Na scenie, tylko po prostu nie, ja zapomnij. Im powiem, co zrobić, żeby miały dobrze w życiu. Wszystkie plany legły w gruzach. Później zmieniłem
myślenie na to, że dobra, no to ja, jak będzie chciał być tramwajarzem, to ja mu choćby pomogę kupić swój własny tramwaj, jeżeli będzie potrzebował, albo kielnię, jeżeli będzie chciał być murarzem. A na samym końcu stwierdziłem, że po prostu sprowadzę to po prostu do wspierania ich jako ludzi. Tak, bo właśnie chciałam powiedzieć, że my tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to my za dzieci nasze życia nie przeżyjemy. One muszą się nauczyć same na swoich błędach, i podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje. I jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę tylko wesprzeć i ewentualnie ostrzec. Ale i to jest tak naprawdę rolą rodzica, ale nie może planować im życie. Też mieliśmy tyle lat i wiemy, jak było. Oczywiście, że tak. Też ktoś nas tam ostrzegał. Ja nie miałem rodziców akurat, ale wiadomo, ostrzegano mi milion razy przed wieloma rzeczami i musiałem się sam poparzyć. Mhm. Tak jest. Wiadomo, że dziecku wszystko oddasz, co możesz. Aczkolwiek no, są rzeczy takie nieuniknione, jak właśnie zbieranie i nabywanie tego doświadczenia przez młodych. Ale żeby w końcu wykorzystać fragment przejścia na twój temat. No. Się zastanawiam, czy powiesz to, co ja chciałam powiedzieć. Nie, właśnie chciałam, żebyś kontynuowała, bo dobrze mówisz. Przyznałeś mi rację? Tak. Już żałuję. Jezu, mamy to. Ale ostatnio też ci się zdarzyło w jakimś temacie mi przyznać. Nie, wiesz, jaki ja chciałam wątek poruszyć? Mhm. Bo często to się pojawia i ty to najczęściej wykorzystujesz trochę jako wymówkę. My się z tego śmiejemy, ale przytaczasz mnie w świetle matki Polki. No, bo Pola to taka matka Polka, ona z domu nie chce wyjść, bo jest matką Polką. Ja wiem, ale pamiętasz, ostatnio przy właśnie kolejnym razie się już oburzyłam i się tam nowinkę zrobiłam odnośnie tej matki Polki, bo to też jest taki stereotyp, mocno krzywdzący dla kobiet. Nie wiem, jak ja jestem odbierana przez innych. Hej, ale masz szóste dziecko w drodze. Ale no i co z tego? Ale ja uważam, że wiesz, ten obraz matki Polki jest generalnie obrazem negatywnym. Jest to kobieta, która jest umęczona tym domem, tymi dziećmi, ale z niczego innego nie czerpie radość, tylko z zajmowania się. A ja uważam, że ja mam, wiesz, swoje pasje, rzeczy, które lubię robić. I jak gdyby, o wiadomo, rodzina jest dla mnie ważna i dzieci są dla mnie ważne, aczkolwiek dobrze, są to te rzeczy, wycofuję które się. Okej, okay, to znaczy, że tym. Jeżeli to dla ciebie jest obraźliwe, to na pewno nie miałem zamiaru cię obrazić. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo to szanuję. Wiem, że to teraz brzmi jak jakieś tam laudatio, ale nie, absolutnie nie. Ja to przytaczam, że nie dlatego, bo ja w ogóle nie odczułam, że ty mnie obrażasz, bo Ola, to ja zdałem sobie sprawę. Ja zdałem sobie sprawę teraz z tego, że w końcu jak się trochę odbiliśmy i w końcu mogłem po tym, jak Falko jest trochę większy, zaplanować urlop i nagle się okazuje, że mój Chloe... O nie. A to temat drażliwy jest. Zdradziłem imię? Nie zdradziłem, bo ona nie pozwala mi tak nazwać dziecka. Chloe to jest damskie imię. Bardzo dobrze. A Jan Maria? Dobra, nieważne. W każdym to jest niezrozumiałe. Ale to jest... Dobra. Nie będę pomasować ci stopy. Nie. Okej, okay, to chcę powiedzieć po prostu... Ja chcę powiedzieć, że do mnie dotarło, że ty się 5 sekund nie zastanawiasz, czy pojedziesz do Meksyku, tam nie wiem, na Belize, Honduras, nie wiem, gdziekolwiek. Wszystko to schodzi na drugi plan. Tylko harszu? Najważniejsze jest, czy no do harszu, no nie, ale harsz to już będzie po narodzinach dziecka. Więc generalnie nie zastanawiasz się, tylko wszystko odkładasz, całe swoje przyjemności, cały swój wolny czas, żeby zadbać o siebie. I mnie się zrobiło przykro. Mm-hmm. Ale to nie jest kwestia tego, że ja to okładam. Ja współrezygnuję, ale zdaję sobie sprawę, że ale to jest ta świadomość, o której ja mówię i ta odpowiedzialność i to poczucie obowiązku, o którym ja mówię, no bo decydując się na dziecko, no zdajesz sobie sprawę, że no, są rzeczy, których nie przeskoczysz i jak gdyby, i przepraszam, ale jeśli ja mam wybór, nie wiem, ja mogę sobie do tego fryzjera czy na ten wyjazd, czy gdzieś tam polecieć później.
No. Niż zostawić dziecko, ja wiem, które życie przeżyje, się nie da powtórzyć, ale to już nie będzie ten sam czas. Już wtedy będziesz stara. O, coś czuję. Coś czuję, że to będzie. Ale kiedy stara? Ale, ale kiedy stara? Ale ja nie myślę o tym. Żartuję. Przepraszam. Weźcie to, wymarzcie to. Po prostu jest żart, dowcip, rozładowanie. Poczekaj, ale nie porozmawiajmy o tym. Ale przecież ja nie odkładam tego w nieskończoność. Ja nie myślę o tym, a nie, spoko, polecę sobie za 10 lat na wakacje. No zwariowałeś? No nie, no za 10 nie, ale to się tak mówi. Ale wiesz, ale czy to nie jest trochę tak? No dobrze, na kiedy odłożyć? Stara. Nie, no na kiedy odłożyć? To jest odłożenie na kolejne pół roku, po roku, jeszcze pół roku, to jest półtora roku. Kochanie, ale to jest 6 miesięcy i to wyobraź sobie, i rodzi się dziecko i to jest 6 miesięcy. A gdzie odpoczywa twoja głowa? No dobra. A to jest w ogóle, to jest inny temat i w ogóle, i to nie na teraz, bo moja psychika w ogóle nie odpoczywa. A mógłbym coś zrobić, żeby odpoczęła? Nie, właśnie ja się ostatnio zastanawiałam. Teraz takie hasło. Wyjechać. Nie, ale przeszło mi to przez myśl. Nie, pomyślałam sobie, okej, okay, nawet gdybym ja wyjechała, wiesz, nie wiem, babski wieczór, albo gdzieś tam do spa. Ale i co? I myślisz, dlatego ja na przykład się obawiałam, bo tym razem nagrywamy odcinek w domu. I wiesz, ja się naprawdę bardzo obawiałam nagrywania tego odcinka, bo sobie myślałam, ja wczoraj zasnąć przez to nie mogłam, bo sobie myślałam, okej, okay, nagrywamy odcinek, musimy mieć wolną głowę, żeby swobodnie ta nasza rozmowa się toczyła, ale jesteśmy w przestrzeni, jesteśmy w przestrzeni, która nie jest wolna od obowiązków. Bo okej, okay, wiadomo, ty masz swoje, ale tobie zawsze głowa pracuje i zawsze coś masz z tyłu. Ale ja tak, dzisiaj usiadłam rano i zamiast skupić się rzeczywiście na tej rozmowie, to się zastanawiałam, dobra, Falko trzeba nakarmić, a za chwilę trzeba pojechać do tej szkoły, a może on tu za chwilę w ogóle wbiegnie, bo coś tam. Wiesz, o co chodzi? Bo zupełnie inaczej jest, kiedy wychodzisz z domu i realizujesz swój job, swoją pracę, a inaczej tak jak teraz. I to i wiesz, i w kontekście takiego wyjazdu, co by mi dał taki wyjazd? No co z tego, że ja pojadę do tego spa, skoro będę się zastanawiała, czy Falko zjadł, czy on może w nocy się nie obudzi i czy w ogóle do mnie spłonie pod moją nieobecność. Wiesz, o co chodzi? No nie, myślę, że jesteśmy na tyle odpowiedzialni, żeby to jakoś zabezpieczyć. To też rozmawialiśmy, że na samym wyjeździe, ale generalnie chcę powiedzieć tylko, że ja wiesz, po prostu to uważam, jest że day by day jest, to samo tak naprawdę. Na wszystko every day jest czas i miejsce. To samo. To nie jest tak, bo to organizujemy sobie ten czas. Ja też nie chcę powiedzieć, wiesz, nie. Pojechałem na te zakupy i starałem się, ja bardziej myślałem o tym, żebyś mnie nie opieprzyła, że źle kupiłem, bo ja kupuję czasami trochę za dużo po prostu, bo nie, poczekaj. Ale z drugiej strony tak, ale wiedziałem, że ona się tym stresuje, że wysłała mnie i ja znowu wrócę i będzie za dużo tego albo za ale dużo tamtego. Ale to już nawet nie chodzi o to, że za czy dużo, źle, albo tylko czegoś ty zapomnę. Praktycznie nigdy nie kupujesz rzeczy, o które cię proszę. Pola, no jak nie kupuję? Wszystko no, było? No, było prawie wszystko. A cały czyli zapomniałem. Ale największym hitem był twój zakup makaronu na dorosłą. No, kochani, nitki, a spaghetti. No, ale to spaghetti tyle, też można ci jeść tyle w rosole, makaronu, że będziesz przez pół roku rosół gotować. Przyjmuję te przeprosiny. A kupił za to, że do spaghetti makaron. Tak. I pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie akcent muzyczny, bo ostatnio oglądałem Wojtka Szumańskiego w pokoju. Ale że co, nauczyłeś się? Nie. Ja pamiętam chyba jeden gryf i to chyba C, ale na gitarze, ale to ma za mało strun. Na gitarze to ja nawet więcej pamiętam. Naprawdę? No, to ja gitarkę odkurzę na następny ten. Coś może przygotujemy muzycznie. Ale w tą stronę się podaje. Ale no w tą, ale dlaczego ty mi dajesz właściwie? Bo ostatnio zagrałaś mi kilka, no tak, bo myślałem, że na koniec odcinka numer 5, piąteczko.
Może jak taki Gargamel się zaśmiałeś. Ale mi się wydaje, że ten odcinek był taki poważny. Nie, ja myślę właśnie, że w ogóle nie chciałam o tym porozmawiać, bo chciałam porozmawiać o tym, jak się zdecydowaliśmy na Falco i jakie emocje temu towarzyszyły, aczkolwiek w ogóle totalnie rozjechałeś ten wątek. Bo to byłby bardzo smutny odcinek. No dlatego mówiłam, że smutnie by się zaczął. Tak, a ja może nie potrzebowałem tego smutku w tym odcinku, bo wszystko... Piesek nam siada. Wszystko takie na razie trochę smutnawe. To nie chciałbym... To może zostawimy sobie na smutny odcinek. A teraz proszę wziąć gitarę do ręki i zagrać. Ja chciałam tutaj wytłumaczenie, jakieś sprostowanie wprowadzić, bo to twoje, że ostatnio mi zagrałaś tutaj pioseneczkę, to ostatnio, wiesz kiedy było? 2 lata temu. Jak byłam w ciąży z Falco. Boże, więcej niż 2. No bo on przecież 2 lata skończył. No ponad 2 lata no temu. No wtedy miałaś czas, żeby się nauczyć. Tak, i się trochę nauczyłam, no ale ja już teraz nie pamiętam, ale wygrywałam nawet jedną całą piosenkę. Ale jeden gryf, ale chociaż ja tutaj żegnamy się ja z widzami, dajcie łapkę w górę w razie czego, jeżeli chcecie, żebym ja był bardziej poważny w następnym odcinku. Postaram się być, nie założę niczego sportowego. Przypominaj sobie jeden gryf? Nie, ale ja nie pamiętam, no ja co mam zrobić, no taki, nie wiem, ja mam w ogóle za długie paznokcie. Brawo. Doskonale. No to na tyle. Pamiętam. Ale widzę, że nie chcę, to nie będę i zmuszę. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki i do następnego. Do 6. Tak? Thank you.